Witam widzów Telewizji Małopolskie TV w specjalnym odcinku Rozmowy przy kawie. Do nowego roku 2014 pozostało nam już niewiele dni. Telewizja Małopolskie TV w tym roku poleca dwie największe imprezy muzyczne. Jedna będzie wielka, globalna telewizja, czyli pozdrawiamy telewizję dwójkę, TVP2, Wrocław. Tam na rynku Wrocławia zaśpiewała Izabela Trajanowska, Justyna Steczkowska, Marek Piekarczyk, Kombi i wielu artystów, ale na scenie i parkiecie muzycznym w kompleksie restauracji Aleksandrus wystąpi m.in. Modern Talking, Fancy, Bad Boys Blue, Weekend i wielu innych wykonawców, czyli największe przeboje w największej muzycznej nocy z Małopolskie TV. Moim i Państwa gościem jest pani Marzena Adamczyk, pani prezes kompleksu restauracji Aleksandros. Witam bardzo serdecznie. Witam serdecznie. Ojejku, jednym tchem powiedziałem, ale chyba nie skłamałem, pani Marzeno. Nie, jak najbardziej pan mówił całą prawdę. Cała prawda, czyli godzina 20, hit za hitem, do białego rana. Co jeszcze będzie się działo tej nocy wspólnie z Małopolskie TV? Oj, będzie się działo. Mamy zaplanowanego bardzo hucznego Sylwestra. Tak naprawdę jest to reaktywacja naszego lokalu, restauracja, pizzeria, hotel oraz dom weselny Aleksandrus. Staram się, żeby nasza impreza była rozgłaśniana na całym Podhalu. Dlatego też gotuje u nas właśnie Maciek, uczestnik programu MasterChef. Razem będziemy bawić się do białego rana, oczywiście w towarzystwie Małopolskiego TV. O północy mamy zaplanowany pokaz sztucznych ogni, mega pokaz sztucznych ogni. Czyli rozumiem, jak wszystko będzie mega, to znaczy, że nasza partnerska TVP2 będzie miała mniejsze gwiazdy, bo ja już wymieniałem. U nas będą śpiewały największe gwiazdy lat 70., 80., 90. Będą konkursy, będą nagrody. Jakie będą konkursy między innymi? Jakie będą nagrody? Ja zdradzę część, pani zdradzi część. Będą konkursy z nagrodami oczywiście, ale nie chciałabym zdradzać, co będzie nagrodą. Chciałabym, żeby to była niespodzianka. Także zapraszamy wszystkich na naszego Sylwestra, jedynego i niepowtarzalnego w całej Polsce. A, czyli wiadomo, że tu będą niespodzianki. Ja powiem tylko, że będziemy wybierali najsilniejszego uczestnika tej nocy sylwestrowej. W czym tkwi szczegół, nie powiemy. Wiemy, że też będziemy wybierać osobę, która uwielbia piwo. Browary piwne i że lubi piwo. I to też będzie wielki konkurs i kolejne nagrody. Pani Marzena, to w takim razie huczne pożegnanie starego roku, huczne powitanie nowego roku. Jakie plany już w tym przyszłym 2014 dla kompleksu wypoczynkowego Aleksandrus? Już w nowym roku mamy wiele planów związanego z imprezami w celach reklamacji naszego obiektu i lokalu. Na pewno w styczniu planujemy wielkie otwarcie restauracji Aleksandrus. Planujemy również wielką imprezę weekendową, gdzie tańczą u nas tancerze z You Can Dance. I będzie to taka wielka impreza. Oj, to będą wielkie imprezy, będą dancingi, będą dyskoteki, będą koncerty, będą spotkania z gwiazdami. Wiemy, że będziecie też przygotowywać spotkania z gwiazdami polityki, sportu i muzyki. To w takim razie Aleksandrus stanie się takim oknem na świat, można tak powiedzieć? Tak byśmy chcieli, żeby doszło do tego. To w takim razie co? Noc sylwestrowa, godzina 20, Aleksandrus. I teraz tutaj pani prezes, pani Marzena dokładnie naszym widzom powie, gdzie nas szukać, gdzie jeszcze rezerwować miejsca. Nie może was zabraknąć w tę jedną noc. Pamiętajcie, Małopolskie TV w tym roku poleca dwie noce sylwestrowe. Jedna to we Wrocławiu, na rynku, z Telewizją Polską, z programem drugim, start 20. Ale również o godzinie 20 wystartuje wielki przebój. Przebój, który widzowie Małopolskie TV wybierają. I pani Marzena, muszę powiedzieć, że na razie wygrywa Flames of Love Fancy'ego. W tych mailach, które dostajemy, to chyba też nieźle. Nie jest źle. Nie jest źle, będzie lepiej, to będzie ogólnie do 5 rano, tak sobie założyliśmy, ale myślę, że jeśli nasi widzowie i wszyscy ci, którzy przybędą do Aleksandrusa, będą chcieli się bawić do 7 rano, ja nie widzę przeszkód. Ja też nie widzę. Pani Marzeno, to w takim razie gdzie szukać Aleksandrusa? I do zobaczenia w tę noc sylwestrową. Oczywiście nasi widzowie będą mieli tę relację z całej nocy tylko u nas.
Oczywiście, już mówię. Nasz dom weselny Aleksandrus znajduje się w samym sercu Pienin, w okolicach Zakopanego. Gdzie nas szukać? Oczywiście www.aleksandrus.pl. Tam już są wszystkie informacje. Numer telefonów, e-maile. Także zapraszamy. Wszystko wiemy, no i oczywiście wiemy, że tam będzie najlepszy z najlepszych szefów, MasterChef będzie tam gotował. Tam będą też niesamowici DJ-e prowadzący i w ogóle będzie mnóstwo atrakcji. To wszystko startujemy równo, że tak powiem, z Wrocławiem, Wrocław Dwójce, a Aleksandrus Małopolskie TV. No i oczywiście na zakończenie już wiemy, gdzie się pojawimy w roku 2013 i 2014, czyli żegnamy końcówkę i witamy pierwsze godziny nowego roku. I teraz Pani Marzeno, tak, tu jest choinka, Boże Narodzenie choinka, z wszystkiego najlepszego z okazji świąt, a tu jest aniołek, który ma przynieść szczęście na rok 2014. To dla mojego syna, dziękuję bardzo. Wzajemnie wesołych świąt.